Yo, cześć, siemano ludziska, i dawno nie robiłem żadnego z tych głupich draftów, które wszyscy uwielbiają, a szczególnie ja, które... o co chodzi? Chodzi o takie drafty w stylu, że wybieramy na jakiejś głupiej zasadzie, tak jak wybierałem na ślepo. Wybiorę sobie te pozycje, znaczy te formacje, dlatego że ją lubię, plus... będę wybierał draft z siłowni. O co chodzi w drafcie z siłowni? Wybieramy typa z najlepszą fizyką w każdym wyborze, więc teraz wybieramy Ronaldo. Jako że wiecie, jak ktoś ma większą łapę, to musi być lepszy, więc bierzemy po prostu graczy, którzy mają największego bicka, a najlepiej pokazuje to fizyka, i w tym wypadku będzie to Benzema. A w tej formacji nie ma skrzydłowych, a skrzydłowi z reguły mają mniej siły, więc no dzięki temu, że nie będzie skrzydłowych, możemy uzyskać po prostu ogromnych graczy, takich jak Ben Arfa, który no może nie jest jakiś gigantyczny, ale jednak fizyka na karcie Team of the Season się zgadza. W tym wypadku mamy El Kaduriego. Skład oczywiście nie będzie miał zbyt dobrego zgrania. W tym wypadku mamy Marquisio. Ładne są te karty. International Man of the Match. Kante tutaj. A, okej, okay, dobra, w ten sposób to działa. Więc no, do tego no, będziemy mieli taki skład po prostu z jakichś losowych graczy, więc jeżeli odpadnę w pierwszej rundzie, no to sorry, takie życie niestety. Najlepszy gracz w tej grze, nie? Ma takie ładne statystyki. Ostatnio myślę, kurde, włożę go do jakiegoś składu, potem zacząłem to pracowitości. Boże drogi, ale bolesne. Dobra, ale łączy się z Orierem. Dalej na Ruiz, on ma mocne połączenie, ale nie będę raczej grał tego. Wolę Mathieu z tych dwóch, bo Mathieu chociaż jest jakaś szansa, że będzie się z kimś łączył. Jak już muszę mieć kogoś z nich, to wolę Mathieu. Maxwell, no dobra, no może jakieś PSG się w środku uda zrobić. No patrzymy w tym wypadku na to, co było w miejscu fizyczności, czyli na ustawianie się, czyli Manuel Neuer. No dobra, no gracze są ogólnie ciekawi. Tutaj zdecydowanie Lewandowski. Lewandowski czy ma lepszą fizykę od Benzemy lub koszty? Ma od Benzemy, więc za Benzemę wskakuje. Bo oczywiście podstawowy skład to będą gracze z najlepszą fizyką. I w tym wypadku bierzemy Hulka, a szkoda, bo ten Griezmann, kurde, jest strasznie fajny. Tutaj mamy tego Torresa i on chyba będzie miał więcej niż ci gracze, tak, więc skakuję za tego pana. I okej, okay, zobaczmy, co mamy dalej. Bramkarz... nie, Kertzuma mamy więcej, okej. Okay. Zuma? Nie najgorzej, nie najgorzej. Czy gracze w składzie nie są źli? To, że nie mają zgrania, to druga kwestia. Więc tak, mamy Matipa, który nam jakoś nie pomoże ze zgraniem. Mamy De Jonga, napastników już mamy sporo. Mamy też tego typa, który może nam coś pomóc ze zgraniem. Plus ma taką samą fizykę jak Maxwell. No ale dobra, no zobaczmy, co się z tego uda wykręcić. Tu będzie jakiś dobry gracz. Bale, okej. Okay. No wstawimy sobie na ławkę tych, którzy mają gorszą troszkę fizykę. Zdecydowanie na N'Golan i on teraz wskoczy tutaj i może troszkę podbije zgranie. Nie, tak nie będzie lepiej. Tak nie będzie lepiej, okej. Dobra, patrzmy, co mamy dalej w tym niesamowitym składzie, pełnym po prostu siły. Naismith, okej, okay, nevermind, co tu się będzie dalej działo. Abdenur. W bramce bym miał więcej zgrania. No niestety chyba wolę zostawić Neuera na tym zgraniu, co ma. O, Smalling, szkoda, kurde, jakbym mógł Davida Luiza wziąć, to by było tak fajnie. No dobra, ale muszę Smallinga, którego wolę za Mathieu, a zresztą ma więcej fizyki. Tylko ile ma Zuma? Zuma ma więcej. Zuma ma 85, naprawdę to dużo jest. Także zobaczmy jeszcze, czy będzie jakiś bramkarz z lepszym pozycjonowaniem, no ale właśnie nie sądzę. 59 zgrania, kurde, dobra. To tak, uporządkujmy sobie ławkę, zobaczmy, czy na pewno mamy najlepszych. Tego nie muszę wstawiać, bo to nie jest gracz w tej formacji, więc no taki gracz jak Hulk, no mnie nie interesuje. Zobaczmy, jak zgranie naszych zawodników wygląda. Czy ktoś tu ma pełne zgranie? Nie, a niektórzy mają 7. Zastanawiam się, czy nie wolę Maxwella od tego typa. Tracę 6 zgrania, czyli co, będzie mieli
chyba wolę. Wolę chyba Maxwella i Marquisio na 4 niż grać typa, co ma 60 tempa. Także skład no, jest zdecydowanie silny. Zobaczmy, gdzie się uda wykręcić te więcej zgrania. Jakim menedżerem? 2 zgrania, 1, 4. 57 to najwięcej, ile się udało, czyli z BPL. Okej, okay, czyli Flores. 88 oceny, 140. W ogóle, jeżeli chcielibyście, żebym zrobił najgorzej oceniony draft, czyli wybieram najgorszych graczy i później jeszcze staram się zmniejszyć zgranie maksymalnie, to koniecznie napiszcie w komentarzach, bo mogę coś takiego zrobić. Byłoby to całkiem śmieszne, mi się wydaje. No ale to jeżeli będziecie chcieli, to zrobię. Tymczasem gramy. Postaram się nie odpaść w pierwszej rundzie. Nie obiecuję, że tak się nie stanie. Ale sprawdźmy, co dla nas przygotował przeciwnik. Okej. 3 Team of the Year. 94 DHA. International Man of the Match Di Maria. Trochę PSG, trochę Hiszpanii. Ładny składzik, powiem ci, kolego. No, ciekawie. Zobaczmy, co nam się uda zrobić. Bo powiem tak, mam naprawdę dobry skład. W sensie, gdybym mógł zrobić skład z tych graczy, których mam na pełnym zgraniu, bardzo chętnie bym nim pograł, bo naprawdę są solidni gracze. Mam dwóch moich ulubionych pomocników, Nainggolana i Marquisio. Costa, Kante, kto tam mam na obronie? Smalling, który jest super, bardzo lubię Smallinga. Costa, który jest dobrym napastnikiem, Lewy jest dobrym napastnikiem, teraz był akurat na spalonym chyba. No tak, piłka zniknęła w ogóle, wow, to było ciekawe. Ale naprawdę solidny skład, gdybym tylko no, miał zgranie pomiędzy tymi graczami, to naprawdę mógłbym tym grać dzień i noc. O kurde, ładnie teraz podał, wszystkich moich obrońców wyminął i chyba strzeli sobie Ronaldo, no strzeli sobie Ronaldo. Kurde, co podanie strzelił, fuck my life. Ciekawe, czy moi obrońcy, gdyby mieli zgranie, to by to jakoś tam nie dali tak prześlizgnąć się temu podaniu? Może nie. O, okej. Nic nawet nie mówiłem, bo się po prostu nie spodziewałem, że w taki sposób piłka do mnie trafi, bo tutaj już mi zdjął piłkę z nogi, a jakoś jeszcze ją dostałem i strzeliłem gola! Huhu! Okej, ładnie Benarfa, ładnie Benarfa. Okej. Benarfa! Nie, poważnie, tak się ziomek dał porobić, może teraz strzeli. Dobra, koniec pierwszej połowy, jak na razie no jest remis, tak? Ja cały czas czuję, że ktoś mi wbije bramkę i się skończy na pierwszej rundzie mój drafcik. Mam nadzieję, że nie, bo jak widzieliście, zostało mi 600 monet, także jeżeli mam zrobić najgorszy draft, bo jeszcze nie wiem, czy chcieliście, to kurde, potrzebuję mole. Widzieliście to? Pochwaliłem Neuera minutę temu. Co to było? Dlaczego ten strzał w panu? Oficjalnie nie wiem, co powiedzieć. Jestem zażenowany tą sytuacją i znowu odpadnę w pierwszej rundzie. Nie wierzę w to, co się właśnie stało. Ale człowiek warzywo. Ruszyłem Smallingiem, a on tak po prostu minął się z piłką. To był chyba Smalling, tak mi się wydaje, ale to też się nie powinno stać. Okej. Co? Tak nagle ja przyjąłem kontrolę, gdzieś tak zatrzymał. Przecież... FIFO, why you do this to me? I... Ale spokojnie, na pewno to poprawią w FIFA 17, na pewno nie będzie tak, że zawodnicy nagle przestają biec, zatrzymują się i patrzą się z zadowoleniem, kiedy przeciwnik strzela wam gola. No teraz to już normalna bramka, tak? Te dwie ostatnie, które mi po prostu w tym momencie kompletnie wybiły z rytmu, to nie były normalne, ale no okej, no wygląda na to, że jednak po bardzo wyrównanej pierwszej połowie, druga połowa stanie się dużo mniej wyrównana. A przede wszystkim odbierze nam wszelkie nadzieje na korzystny rezultat. Pierwsza połowa, no miałem dwa razy tyle strzałów co on, a mimo tego był remis. A druga połowa, no to już jest popis jego umiejętności stania w miejscu. I Neuera, który patrzy się jak strzał leci tak, o, po ręki. Koniec, dobra. To otworzymy sobie paczkę i cóż.
Okej, okay, dobra, to otwórzmy sobie te paczki. Cóż, mieliśmy bardzo silny skład. Koleś niestety okazał się dla nas zbyt potężnym graczem. Mam jakiegoś Polaczka. Świetnie, świetnie, świetnie. No mamy niesamowite paczki, jak to zwykle jest za zero zwycięstw. Srebrne oczywiście, jakiś syf, jakieś narodowości w ogóle niesamowite. I ostatnia, złota paczka, a w niej... No, jak można by się było spodziewać, nic specjalnego. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie, jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i mam nadzieję, że już napisaliście, czy chcecie ten najgorszy draft, czy też nie. Na razie.